Witam, z tej strony Rafar. Dzisiaj zobaczymy, co jest w pudełku firmy Arma Hobby. Numer katalogowy 70053, Ki84, Super, przepraszam, Special Attack Units. Jak tutaj wskazuje opis na opakowaniu, mamy model plastikowy samolotu, kalkomanię dla trzech wersji malowania i maski. Przede wszystkim bardzo fajne malowania, szczególnie podoba mi się tutaj to z tą czachą siódemeczka. Proste, myślę, że proste malowanie, jeszcze zajrzymy do instrukcji, zobaczymy, no bo te są już troszeczkę bardziej skomplikowane tutaj. Ale sprawdzimy, jakie kalkomanie dał producent. Zobaczymy, jak to wygląda. Pudełko standardowe, o ja już tutaj troszeczkę pogniotłem, bo już zaglądałem do środka. Dobra, a więc mamy elementy przezroczyste, czyli mamy taką rameczkę. Ja już tutaj zrobię zbliżenie. Możecie się przyjrzeć, jak to tutaj wygląda. Bardzo fajnie wygląda. Znaczy model jest już znany, tak? Już mieliście okazję zobaczyć, jak wygląda inbox tego modelu, co jest w pudełku w 4K. Mieliście też okazję zobaczyć, jak wygląda gotowy model, jak go składam. Więc tak, instrukcja. Dobra, to zmniejszymy sobie w tym momencie. Instrukcja jest na papierze kredowym. Mamy kolorową instrukcję, mamy tutaj opis też kolorów, które będą potrzebne do pomalowania modelu. Wszystko jest czytelnie. Mamy to wszystko tutaj rozłożone na części pierwsze. I mamy jedno, drugie i gdzieś tutaj jeszcze jest kartka z trzecim malowaniem. Dokładnie, więc są trzy malowania. Model dość prosty, łatwy i przyjemny w budowie. Jeszcze przyjrzyjmy się kalkomaniom. Tak one wyglądają. Tutaj jest właśnie to, te kalkomanie z czachą są fajne. Więc jakby ktoś chciał na szybko coś zbudować, to myślę, że to jest dość proste malowanie, bo jeśli chodzi o kamuflaż, to praktycznie mamy dwa takie główne kolory bazowe i no i później tutaj te zbiorniki i śmigła troszeczkę inaczej, ale jak dla mnie proste, łatwe i przyjemne malowanie, więc jak najbardziej polecam. Dobra, zobaczymy teraz, co kryje się tutaj w tym woreczku. W woreczku mamy dwie ramki z szarego tworzywa. Jedna mniejsza, druga większa. Zacznę może od tej mniejszej. Zrobimy zbliżenie. Pamiętajcie, że tutaj przed kamerą nic się nie ukryje, więc widzicie dokładnie to, co jest w środku. Jeżeli są jakieś niedoskonałości, to one wychodzą na filmie. To wygląda pięknie po prostu i tyle. No, słuchajcie, no, chciałbym, żeby każdy model, który otwieram tutaj u siebie na biurku, wyglądał w ten sposób jak to Ki84. Zobaczcie, tutaj mamy detale skrzydła. To jest bardzo, znaczy to już jest, no, tak jak powiedziałem, no, model już jest znany, teraz w tej chwili występuje po prostu w innych malowaniach. I tutaj jak gdyby też nie będę się tutaj za bardzo zagłębiać, bo model już jest znany. Tak jak powiedziałem, że został tutaj przeze mnie zinboxowany, zbudowany. Ale cały czas prezentuje się pięknie. Są tutaj niewielkie nadlewki, widzicie? Tutaj troszeczkę jest, ale to jest, wystarczy przejechać papierem ściernym i jest ok. Także i tutaj od wewnątrz. Także myślę, że każdy, kto lubi japońskie samoloty z okresu II wojny światowej, powinien mieć po prostu
takiego Ki84 złożonego, bo naprawdę tutaj, jeśli chodzi o detale, o szczegóły, to jest to na najwyższym poziomie. Ślady po wypychaczach są w niewidocznych miejscach najczęściej. No, patrzcie, tutaj nie ma nigdzie, gdzie byłoby to widoczne, więc jak najbardziej fajnie to się prezentuje. No i mogę polecić śmiało ten model, bo go wykonałem, tak? O, jeny. Dobra, słuchajcie, dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku.